Siema, z tej strony Kaz. Właśnie na sesji, w której sobie graliśmy, robiliśmy sobie sesję sprzedażową z ekipą, wpadła wojna handlowa, więc postaram się jakby jak najszybciej dotrzeć do tego punktu, w którym znajduje się w tym momencie towar. W dzisiejszym odcinku nie będzie jakiejś skomplikowanej walki, no bo jesteśmy na sesji znajomych, więc tutaj nikt raczej nie będzie nam utrudniał. Natomiast no zobaczymy, co to będzie za towar. To też będzie dla mnie element uzupełnienia i przyspieszenia jakby procesu zbierania właśnie tych zasobów do magazynu klubowego, także tylko na plus. A w kolejnych odcinkach wojny handlowej postaramy się już robić to na pełnych sesjach z obcymi ludźmi, żeby to wyzwanie było troszkę większe, żeby jakiekolwiek jakby tam się akcje działy agresywne, czy też ofensywne w naszą stronę. Oczywiście wiadomo, zawsze lepiej, żeby nie, jednak zawsze to podnosi jakiś tam element ciekawości odcinka. Także dzisiaj na lajcie taki pilotażowy odcinek z wojny handlowej, mniej więcej zobaczymy, jak to się je, z czym to się je, chociaż tutaj mija już prawie 2 tygodnie od wypuszczenia tego DLC, więc zapewne większość z Was już miała do czynienia właśnie z wojną handlową. Jeżeli nie osobiście, to pewnie gdzieś widzieliście to na YouTubie, jednak no żeby na moim kanale też to się znalazło, to powstaje ten odcinek. Ok, widzę, że tutaj towar się przemieszcza, tak więc będzie to pojazd, który trzeba będzie odbić. Ok, chciałem właśnie uzyskać tą większą mapę, a myślałem, że mi się to nie uda, tak jak chciałem, nieważne. Ok, taki mały off-top. Dobra, tu browarem zajmiemy się za chwilę. Najpierw zajmiemy się jednak paczką. Także tutaj widzę, że zbliżamy się do punktu. Trochę jednak będziemy mieli wracania, bo to już widzę, że jest w Paleto Bay, albo tuż przed Paleto Bay, więc trochę tego tak zwanego backtrackingu będzie. Jednak no jest to ważny element zbierania zasobów do klubu, no bo jednak te zasoby zbierają się bardzo, bardzo długo, żeby uzyskać 100%. Naszego magazynu potrzebnych jest aż 66 godzin. 66 godzin to jest czas, który jest potrzebny na zebranie tych zasobów, które przetwarzają się najdłużej, natomiast w tym czasie zawierają się również pozostałe elementy i pozostałe towary. Czemu nie mogę go trafić? Czemu on to przeżył? A może po oponach nie będziemy strzelać, to nie będzie zbyt dobry pomysł. Okej, jakiś pojazd na szybko, żeby ich po prostu podoganiać. O, come on. Okej. Teraz akurat gram w 30 klatkach, więc mam jakieś dziwne wrażenie, że tutaj straszne ściny mam. Stąd też może wynikać jakby taka niecelność, czy też nieefektywność tych... inaczej, brak efektywności w tych strzałach. Nie jestem przyzwyczajony do grania na 30 klatkach. Pomijamy tutaj oczywiście kwestię skilla, bo tutaj też wypadałoby parę rzeczy poprawić. Odczep się ode mnie, panie policjancie. Akurat w tym momencie pana nie potrzebujemy. Przygotujmy jakąś broń, żeby móc zaatakować właśnie pojazd, w którym są przewożone odpowiednie towary. Zobaczymy też za chwilę jakie. I powoli zbliżamy się do naszego celu. No i tak, o czym to mówiłem? Aha, tak, że całość zasobu przerabia się w 66 godzin, więc to bardzo, bardzo długo, więc warto wykonywać właśnie te misje wojny handlowej, żeby po prostu przyspieszyć ten proces. Na moim kanale już widzieliście misję sprzedażową przy pomocy Pondera, natomiast nie była to pełna sprzedaż, a teraz dążę do tego właśnie, żeby ta sprzedaż była pełna, czyli za te 1 600 000 z hakiem. To zawsze jakiś tam dodatkowy element takiego spięcia, że tyle czasu jednak trwało zbieranie tych zasobów i wtedy nie chciałbym jednak tego stracić, więc dodatkowy gdzieś tam dreszczyk emocji się na pewno pojawi. Tymczasem spróbujmy ponownie dogonić tą ciężarówkę, podejście drugie. Także mam nadzieję, że tym razem się uda. Graczy wrogich nie ma na sesji, więc tutaj powinno wszystko pójść jak z płatka, a widać boty trochę stawiają się i nie pozwalają nam zdobyć tej furgonetki. No trudno, ale spróbujmy. Dobra, ponownie się zbliżamy, teraz już nie powinno nam nic zakłócić tego procesu odbijania towaru. Nawet policja, której już teraz na szczęście na karku nie mamy. Ale widzę, że już tam z szoferkiem nie ostrzeliwują. Okej, za chwilę się ich pozbędziemy. Jeszcze pasażera, tak na wszelki wypadek. A, wysiada? Okej. Padł. Także już spokojnie możemy podejść do Pondera. Widzę też, że pościg się nie wszczął. A, wysać tylne drzwi ciężarówki. Może można było to zrobić w ruchu. Wow! No to tego nie wiedziałem. Ej, fajne to było. Kurczę, szkoda, że nie miałem włączonych powtórek z Rockstara, z Rockstar Editor, bo to mogłoby fajnie wyglądać jako taki wstępniak, czy gdzieś tam wstawka. Ale będę miał już wskazówkę na przyszłość, żeby podczas misji wojny handlowej mieć te powtórki włączone, bo mogą się wydarzyć właśnie tego typu sytuacje, które wyglądają fajnie, naprawdę fajnie. Także tutaj wiele te... Oj! To ponadprogramowo tu skoczyło. Tak w ogóle tu widzę, że są to boty, które mieliśmy też okazję zobaczyć przy okazji zbierania samochodów do import-export. Też był tam Banshee 900R oraz Sultan RS, podczas gdy zbieraliśmy wóz, który mieliśmy dostarczyć później do magazynu. To właśnie jako wrogie NPC-ty pojawiały się Banshee oraz Sultan. A teraz pojawiają się dosłownie znikąd, bo tam jeszcze wcześniej jakby nie widziałem ich spawnu. A tutaj już wyraźnie to widać. Nie wiem, czy jest to kwestia tego, że jest to błąd tej misji, czy po prostu gdzieś tam z moim komputerem już jest coś nie tak i po prostu zamula. Swoją drogą, tak zupełnie off-topem, czeka też mnie format dysku, bo już tych magazynów, nie magazynów, tylko tych materiałów trochę się nazbierało i mam wrażenie, że to już mocno obciąża dysk i strasznie spowolniło to jakby cały proces zbierania informacji i odczytywania ich, więc myślę, że taka akcja też będzie nieunikniona w najbliższym czasie. Okej, do celu pozostało nam 4,5 km, więc tutaj poza botami pojawiającymi się znikąd nie powinno się nic więcej wydarzyć. Sprawdźmy, czy mamy jakąś minę zbliżeniową, pozbędziemy się? Nie, nie ma. Okej, nie trafiłem tego kierowcy, ale widzę, że tam poleciał dosyć solidnie na boczek. Także może się po prostu przestraszył. Ale już zmniejsza się ten dystans wymagany do dostarczenia tych zasobów. Już mamy niecałe 3 km, tak więc lada chwila będziemy już na miejscu. Także odcinek spokojny. Pierwszy taki na przytarciu, myślę, że jest potrzebny, taki trochę spokojniejszy, żeby zobaczyć jakby z czym mamy do czynienia i jak mi to się będzie nagrywać. Tak jak wspomniałem na początku tego materiału, że jak będzie sesja większa, gracze, którzy będą wrogo nastawieni, to wtedy zdecydowanie te emocje będą szły w górę, bo jednak mogą chcieć też odbijać ten towar, im też na tym zależy, więc no tutaj z reguły pojawia się dużo emocji. Szczęśliwie, nieszczęśliwie większość akcji póki co kończyło się powodzeniem. Natomiast no parę zdarzało się takich sytuacji, gdzie nie byłem w stanie zupełnie nic zrobić, no co trochę powodowało irytację całą sytuacją. Natomiast no zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłych materiałach. Mam nadzieję, że każdy z nich będzie też się kończył powodzeniem. Okej. Dostarcz broń do garażu w klubie nocnym. A, okej, bo ja tu dostarczam nie do swojego klubu, bo jestem aktualnie członkiem innej organizacji. No dobra, no to w takim razie Mefio będzie miał towar dodatkowy. Także dzisiaj też mieliśmy dobry uczynek. Pomogliśmy po prostu dostarczyć zasoby innemu graczowi. Także tym optymistycznym akcentem myślę, że będziemy dzisiaj kończyć. I wpłaciliśmy 18 tysięcy w postaci zasobów dla szefa organizacji. No okej, lekki fuck up, no ale no nic, trzeba czasami też pomagać ziomkom. Także na dzisiaj będziemy kończyć i jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odsłony Wojny Handlowej, to piszcie w komentarzach, zostawiajcie oceny. No i co, do usłyszenia w następnej odsłonie. Siemanko.